Generalnie chcemy zachęcić, chcemy pokazywać, chcemy komunikować, chcemy też słuchać ich potrzeb, co tak naprawdę tą młodzież zachęci do tej aktywności fizycznej, co będzie dla nich motywacją, no i w ten sposób ich motywować. Każdy ze sportowców, czy to sportowiec pełnosprawny, czy z niepełnosprawnością, myślę, że poprzez takie swoje poświęcenie w sport pokazuje, że no, jest mnóstwo wyrzeczeń po drodze, ale na końcu jest ten cel, jest to marzenie i właśnie do tego marzenia warto być zdeterminowanym, warto być cierpliwym, warto być konsekwentnym i nie poddawać się. Nieważne ile razy upadasz, ważne ile razy się podnosisz i myślę, że sport tego uczy, żeby podnosić się po każdym niepowodzeniu i dalej walczyć. Po pandemii dużo osób szuka tego wyjścia na zewnątrz, szuka aktywności fizycznej właśnie na świeżym powietrzu. Także cieszę się, że akurat koszykówka 3x3 jest dyscypliną, którą na tym świeżym powietrzu uprawiamy i w większości przypadków w słonecznej pogodzie. Przeszkody to przede wszystkim jest fajna zabawa. Tutaj już widzicie takie profesjonalne konstrukcje za nami, ale kiedyś zaczynaliśmy, jeszcze jak ja byłem młody, to latając po podwórku, skacząc po drzewach, po trzepakach, więc tam znajdowaliśmy przeszkody naturalne, a teraz mamy taką możliwość, żeby się bawić na takich konstrukcjach, które są już troszeczkę bardziej skomplikowane i dają dużo większą frajdę i satysfakcję. Ogólnie ten sport nie jest bardzo trudny. Trzeba złapać kilka ruchów, jak tym swoim ciałem pobujać na boki, do przodu czy do tyłu, wzmocnić trochę przedramiona, żeby wisieć na tych przeszkodach, a potem to już idzie gładko. Popularność tego sportu rośnie dzięki programowi Ninja Warrior Polska, dzięki Mistrzostwom Europy, Świata i Polski, które już są organizowane właśnie w tej dyscyplinie. Polscy zawodnicy są już doceniani. Byliśmy na przykład teraz w Dubaju, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce. Żeby zacząć, nie trzeba mieć profesjonalnego sprzętu. Tak naprawdę wystarczy drążek, ewentualnie jakieś małe obciążenie, żeby zacząć się bawić, a później wiadomo, że jak chcesz być coraz lepszy, no to wtedy ten sprzęt się przydaje. A jak się przygotować? Przede wszystkim zadbać o taką ogólną sprawność organizmu, czyli trochę treningu siłowego, trochę biegania, sprawności, czyli jakieś zmiany kierunków, skoki i skupić się na przygotowaniu wytrzymałości przedramion, żeby był ten chwyt, żeby można było powisieć na drążku, na ringach, może na jakichś takich deseczkach. Te elementy są bardzo różne, na których my wisimy i na których pokonujemy przeszkody, więc ten chwyt trzeba wszechstronnie rozwijać. Ja się cieszę, bo coraz więcej młodzieży angażuje się w takie akcje. Ja też jeżdżę po szkołach i prowadzę treningi z młodzieżą i z tego co widzę, młodzież jest zawsze bardzo chętna, żeby przystąpić do takich lekcji i chętnie wykonują ćwiczenia. Są coraz lepsi w tym, co robią i najważniejsze jest to zaangażowanie i pasja, bo nie chodzi o to, żeby być perfekcyjnym i od razu sprawiać wrażenie sportowca zawodowego, ale trzeba się ruszać, trzeba dbać o swoje kręgosłupy, zwłaszcza, że teraz młodzież bardzo dużo siedzi. Młodzi ludzie uwielbiają rywalizację i nie można im tego zabierać. Jak oni chcą rywalizować, to super, ale właśnie przy tej rywalizacji musimy pamiętać o tym, żeby ciało było cały czas zdrowe, żeby się nie nabawiać żadnych kontuzji i dlatego ja tak walczę o to, żeby te kręgosłupy utrzymywać w zdrowiu od najmłodszych lat. Szóstą edycję drużyny energii uważam za otwartą!